Bardzo trudno czyta się dzisiejsze słowo. Bardzo trudno dzisiaj czyta się i słucha o Bogu, który jest tak silny, który nas wydobywa ze śmierci, z grobów, z tego, co jest naszą chorobą, trudem, cierpieniem. Bo kiedy wyglądamy na ulicę, kiedy otwieramy wiadomości, widzimy zupełnie inny obraz świata, inny obraz rzeczywistości. Ale właśnie teraz dostajemy jako cały Kościół to słowo o Bogu, który jest silny, ale działa według swojej miary, według swojej logiki, według swojego tempa. To dzisiejsze spotkanie z Jezusem w Betanii, w domu z rodziną, z przyjaciółmi Łazarza, który zmarł, stawia chyba więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Bo co to za Bóg, który nie uzdrawia swoich przyjaciół? Co to za Mesjasz, co to za Zbawiciel, który jest tak ślamazarny, że czeka kilka dni, wręcz prowokuje swoją ospałością i nie przychodzi wtedy, kiedy słyszy od Marty i od Marii: ten, którego ty kochasz, choruje. Ale Słowo Boże właśnie ma taką moc. Nie zawsze przynosi łatwe i szybkie odpowiedzi. I to dzisiejsze skonfrontowanie się ze Słowem Bożym to będzie skonfrontowanie się ze znakami zapytania. Dlaczego Bóg działa inaczej niż my oczekujemy? Dlaczego nie robi tak, jak my byśmy tego od Niego żądali? Jaka jest Jego logika, jaka jest Jego pedagogia? Jak przez to, co trudne, co bolesne, co sprawia, że płaczemy i cierpimy, Bóg chce wyprowadzać jeszcze większe rzeczy. I dlatego jest to dobra nowina, bo nam pokazuje, że Bóg ma zupełnie inną logikę, zupełnie inne tempo działania, także w tym, co my teraz obecnie przeżywamy. W tej dzisiejszej też Ewangelii jest dla mnie słowo klucz, słowo wręcz bardzo mocne, chyba najkrótsze zdanie całego Pisma Świętego. Zdanie złożone z dwóch słów. Jezus zapłakał. Oto ten, który jest silny, ten, który jest wszechmocny, ten, dla którego nie ma nic niemożliwego, staje w obliczu śmierci, cierpienia, bezradności i sam staje się bezradny. Nie boi się, nie wstydzi się łez. Być może to jest też obraz Boga w tym czasie, Boga solidarnego z naszymi łzami, z naszymi lękami, z naszymi obawami. Jego wszechmoc, jego mesjańskość nie sprawia, że jest pozbawiony wrażliwości, uczuć, czułości. I to uwielbiam w Jezusie, że jego boskość w żaden sposób nie zabiera mu jego człowieczeństwa. To także dla mnie, mężczyzny, wielka nauka i taka zachęta do odwagi, do tego, że jednak chłopaki płaczą, że chłopaki nie wstydzą się swoich łez. Swoich łez nie wstydził się Jezus. Dlaczego, Panie, zwlekasz? Jezus chce przez tą zwłokę, przez tą opieszałość wzbudzić, ożywić wiarę uczniów, ożywić wiarę Marty i Marii. I to jest chyba też właśnie dobra nowina płynąca z tego słowa. Bóg przez to, co trudne, co jest dla nas niezrozumiałym czasem doświadczeniem, chce wzmocnić naszą wiarę. Chce postawić siebie, a nie cierpienie, nie ból, nie śmierć w centrum. On mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I zanim zaczniemy za kilkanaście dni świętować tę prawdę podczas Wielkanocy, już teraz, jeszcze po środku tego Wielkiego Postu, On staje przed nami, staje tu i teraz, w tym czasie, w tej rzeczywistości, w tej historii, w której jesteśmy, i mówi: patrzcie na mnie, ja jestem zmartwychwstaniem, ja jestem życiem. Opowieścią o wierze nie jest ból, cierpienie i jakiś smutek. Jest życie, ja jestem Panem, Panem życia. I to jest dobra nowina. Bóg nas wyprowadza, tak jak wyprowadza Egipt, jak wyprowadza Izraelitów z Egiptu, tak wyprowadza nas z każdej naszej śmierci. Ale swoją miarą, swoim tempem, swoją logiką.
Więc być może teraz także to słowo nas uczy ogromnej cierpliwości wobec Boga. Bo Marta, Maria to są kobiety, które muszą się modlić cierpliwością, cierpliwością wobec planu Jezusa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja daję wam życie, które was przeprowadzi przez każde cierpienie, przez każdy lęk. Także teraz, w tym momencie świata i historii, w którym jesteśmy. I to jest dobra nowina. Trudna, ale bardzo dobra nowina.